No na pewno chciałbym wywalczyć jak najwyższe miejsce z Widzewem w Ekstraklasie i mieć jak największy wkład w dobre wyniki, czyli gdzieś wywalczyć gdzieś tą podstawową jedenastkę i osiągać dobre wyniki z zespołem. The last year was so good, so maybe repeat the achievements that the club and me personally achieve. So that's my dream. Repeat the same year with the achievement of the club and me personally. Więcej takie prywatne cele mam i zawsze mam takich 4-5 punktów, co chciałbym zrobić w roku, ale nie chcę mówić prywatnie. Być zdrowym i zająć jak najwyższe miejsce w lidze. Jeden cel. Chciałbym z Widzewem pogary europejskie. Ogólnikowo fajnie, że udało się awansować do Ekstraklasy z Widzewem. To tak jakby to jedno takie najważniejsze wydarzenie poprzedniego roku. A lot of things. but maybe I need a little bit more passion and a little bit calm to improve my lifestyle and my game. Dużo tego było. Tak pierwszy co na pewno awans, to było bardzo, bardzo piękny moment. Ale więcej takich momentów tutaj w sercu ludzi, dużo pięknych meczów i myślę, że to było takie, oprócz córki, jak patrzymy na nie codziennie, jak idę do góry i robi postępy. Nie robiłem takich podsumowań, szczerze powiedziawszy, ale i pod względem sportowym, i pod względem prywatnym po prostu byłem zadowolony z tego, co było. Myślę, że no tak i awans, myślę, że taki był. Bardzo, bardzo dobrze. Albo do Widzewa przyjechał, a myślę, że awans. Ja gdzieś ostatni dzień tamtego roku spędziłem we Włoszech, w Neapolu, dokładnie u brata, także bardzo fajnie spędziłem ten czas i jeszcze lepiej przywitałem nowy rok. Normally with family. This year with my girlfriend family and my family also, we stay together and we spend the time with the family. A little bit friends, but normally with family. Wiesz, córka ma teraz 15 miesięcy i wiedziałem, że jak będzie robił coś więcej na Sylwestra, to rano będzie trudne, a miałem rację, dlatego córka obudziła się w 5:30, to wiedziałem, że muszę na Sylwestra mieć spokój. Ze znajomymi, w bliskim gronie znajomych, w atmosferze imprezy, jak to w Nowy Rok. Byłem w Sopocie, lub moja żona miała goruczkę, tak i chrypku, i tak starał się o żonę, no ona w łóżku i ja się starał o nią. Na pewno, mówię, mam małą córkę, także często przychodziłem niewyspany, także zarwane nocki to dawało tak bardzo mocno w kość, ale mówię, to jest taka fajna, przyjemna rzecz. I think the my girlfriend's operation, it was the tough moment in the past, but now it's everything is okay and we hope this new year it will be everything with health, with love and that's all. No, tak miałem trochę z tymi pachwinami problem, ale dałem radę, ale to trochę utrudniło moje piłkarskie życie. Nic w sumie tak mi nie dało w kość, gdyż cała moja rodzina i ja byliśmy zdrowi, a uważam, że to jest najważniejsza. Reszta takich problemów przyziemnych to jest błahostka, z którą można sobie zawsze poradzić. Myślę, że taki z początku, przed tym jak przyjechał do Widzewa, no pieniądze w pszenicy. No,
Na pewno to jakie postanowień? Nie mam takich postanowień. Jedynym postanowieniem jest właśnie wywalczenie sobie podstawowego składu i także myślę, że będzie ciekawa rywalizacja. Yeah, I have ideas because I need to improve. Always we need to improve. And I think small things, but yes, I need ideas. I have ideas to improve, like for example, read more or eat better, a little bit better, and I don't know, go more to the gym. I don't know, these kind of things, no important things, because I think we are going good. I have a good style of life, and I need this. These are small things, but not big changes in my life. Wiesz, to nie jest takie postanowienia, dlatego jest nowy rok. To jak mam jakieś wrażenie, to może być połowa roku i też chcę coś zrobić. Nie jest to takie, to jest nowy rok, muszę coś nowego zrobić. Kupić karnet na siłownię. Nie, szczerze powiedziawszy, wiadomo, że to jest taki czas, że dużo osób tak postanawia sobie różne rzeczy. Ale ja akurat jestem tego zdania, że z dnia na dzień już sobie trzeba zakładać jakieś postanowienia, a nie czekać do nowego roku, więc mam swoje cele już bardzo długo i staram się po prostu je realizować. A jakieś takie dodatkowe zajawki, typu nie wiem, może nauka języka, też szkołę muszę skończyć, to też są jakieś postanowienia, ale te, tak jak mówię, one mi przychodzą z dnia na dzień. No mam tak, mam za... Myślę, że chciałbym się nauczyć włoski język i no tak najgłavniejsze chcę być zdrowy. No, nie można za dużo ja to wpływnić, ale no tak myślę, że włoski język i tak 5 książek by się chciał przeczytać.